uczą się. Trzeba zaciśnić pasa, żeby szybciej wykonać misję. Dawać mięso, szybko! No, takie misje to ja rozumiem. Prosto, konkretnie i na temat. Zwycięstwo! Zwycięstwo! Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Życie w starym zamku. Szczęśliwe to były lata. Ludzie byli przyjaźni. Jaki cinematyk kozacki. Absolutny peak CGI. Uch, jak się ucztowało. I smoliło cholewki do szlachetnych. O, kiryja! Piękna jest twierdza, piękna. Oczywiście człowiek także pracował, ćwiczył swój umysł. Nabierał sił. Zostały mi tylko dobre wspomnienia. No, ale była jeszcze kwestia sąsiadów. Oho. Tak, tak, widzowie. Czas zagrać w remaster twierdnie. To jest remaster, tak, remaster twierdzy. Stronghold 1, edycja ostateczna. Populacja plebsu się zwiększa. Zobaczymy, jak po wielu latach to wygląda. Czy nostalgia wygra i kiedyś się lepiej grało, czy rzeczywiście będzie to piękny powrót. Lord, albo nie, Baron Złodziej. Baron Złodziej, tak się nazwę. Witaj, sir. Witaj. Twoja warownia w końcu doczekała się gospodarza. Nie wiem, czy chcę klasycznie, czy nowocześnie. Wybierz, przemieszczanie, atak. No to chyba tak lepiej. Kampania główna. Poznaj grę na przestrzeni 21 misji. Kampania Peury. Nowi gracze twierdzy edycji ostatecznej. Wymagająca kampania przeznaczona dla doświadczonych graczy. O, to ja. Agent Korony. Ucieczka z Wysp Węża. To brzmi dobrze. Po burzy. Dawaj, rozbitkowie. Pokrzepieni wiedzą, że minęliśmy się z Perłą zaledwie o kilka godzin. Ochoczo ruszyliśmy śladem jej porywaczy. Choć zaczynało się już ściemniać, natychmiast podnieśliśmy żagle i obraliśmy kurs na część wybrzeża kontrolowaną przez wroga. Płynęliśmy już przez pół doby, gdy pogoda nagle zaczęła się psuć, a morze zaczęło się gwałtownie wzburzać. W tej sytuacji mogliśmy tylko odbić ku pobliskiej wyspie Węża i liczyć, że dotrzemy tam w jednym kawałku. Gdy z impetem dobiliśmy do brzegu, statek runął pod naszymi stopami. Pozbawieni choćby łodzi, zostaliśmy uwięzieni na terytorium wroga z zaledwie garstką ludzi. Sytuacja wydawała się tragiczna. Jedyną nadzieją był rozkaz, jaki ser Długoręka wydał kapitanowi, zanim wyruszyliśmy. Zarządził on, by w przypadku sprzyjających okoliczności wspomóc niewielkie grupy oporu, wciąż utrzymujące się na wyspie. Szkopuł tkwił w tym, że to my potrzebowaliśmy pomocy. Nie zastanawiając się zbyt długo, postanowiliśmy oddalić się od plaży, by nie dostrzegli nas obserwatorzy stacjonujący na klifach. Misja pierwsza, po burzy. Coś czuję, że to jak jest dla doświadczonych... Obserwatorzy stacjonujący na klifach. Jeszcze. Musimy przejąć tamtejszy fort, zanim wróg wyśle jeźdźców i ostrzeże szeryfa o naszej obecności. Dobra. Dotrzyj do siedziby. Poziom trudności? Normalny, trudny, bardzo trudny, łatwy. No, spróbujmy na normalnym, zobaczymy jak szybko przegram. Bo jak to jest kampania dla doświadczonych, a ja ostatni raz w twierdzy grałem jakieś 20 lat temu, to może być problem. Ale jest klimacik. Na klifach są zwiadowcy wroga, panie. Naprzód! Jakieś polecenia? Kurwa, o kurwa! Jesteśmy gotowi! Wojownicy, do ataku! Tutaj bez budowania?
Wykażcie się męstwem! O kurwa! Ociluj. Ciężko chyba będzie, co? Chyba ciężko będzie. No pierdolamy! Ale jest rzecz, że bez budowania? Kurde, ja tutaj chciałem sobie zamek zbudować. O nie, najgorzej. O, najgorzej, bombardują nas! Mają longbowy jak w Dark and Darker, pierdoleni rangerzy! Szybko! Dawaj ich. Kurwa, ile ich tutaj jest? Naprzód! Wykażcie się męstwem! Tak, kurwa, to będzie giga ciężko się przebić. Szczerze to nawet nie wiem, chyba tutaj muszę dotrzeć, prawda? Dotrzeć do siedziby. To jest chyba siedziba. To muszę tak zrobić, żeby tutaj się przy... No. Bo ci są strasznie wolni. Wykażcie się męstwem! Zachwałę! Naprzód! Ja też mam ADHD, jeśli chodzi o klikanie w RTS-ach. Że już wszystko tak klikam. Mógłbym ze spokojem w LoL'a grać. Ty, ale ja tutaj nie wejdę! Tu trzeba tędy! O kurwa! Ty no, ni chuja, ja tutaj nie wejdę. Czekamy na rozkaz. No bez kitu, musimy tędy przejść. Jakoś tych chłopów tu rozwalić. Co? Nie no, ja tutaj liczyłem, że jakiś zamek se zbuduję albo co. Naprzód! Wykażcie się męstwem! O, bez kitu, chyba zaraz główna kampania będzie odpalana. Bo ja chcę se ten zamek zbudować, mój panie. Zachwałę! No już do mnie bombią. Wykażcie się męstwem! Wojownicy do ataku! Łucznicy w gotowości! Już tam zmierzamy. Natychmiast. Wyruszaj, nie możemy tam dojść. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Strzały gotowe. Jesteśmy gotowi! Nie no, ja tutaj przegram na pewno. Nie no, już wymordowali mi łuczników. To się źle skończy. To się źle skończy. Dobra, może jednak ten, może jednak zwykłą kampanię sobie odpalę. Zostałeś pokonany. Dobra, spierdalaj. Czym się różni ekonomia? Kampania ekonomiczna. Dostaliśmy srogi wpierdol, mój kamień. Czym się różni walka od tej... A, bo ekonomia jest pewnie zbudowaniem zamku. Pewnie o to chodzi. Kampania ekonomiczna? Uczta zwycięzców? Pewnie, że tak. Ja w ekonomii to znam się jak mało kto. Jestem w końcu obrzydliwie bogaty. Dwór królewski będzie... Zgromadź towary, ser, piwo. Dobra, no i to jest misja. Nie tam jakieś pokona jakichś wojowników, tylko zgromadź towary, 12 piwo. To mi się podoba. Aby ulokować zamek. Dobra, zamek jest lokowany, tak o. Tu może. Niech będzie tu. Albo tu. Tu będzie idealnie. Spichlerz! Trwal! Dawaj tu, cyk. Więcej składu. Tu. Chata myśliwska. O, tu. Tu. Syr. Produkcja syra. A nie mogę tej chaty zbieracza? Gdzie jest chata zbieracza? Bydła, chmielu, pszenny. Nie może. No to trudno. Trudno się mówi. Dom. Tu mieszkają ludzie. Pasuje. Browar już zaraz będzie stawiany. Tak o. Młyn. Karczma. Karczma musi być. Kurwa. Potrzeba złota. Chmiel, pszenica. Pszenica do chlebka później będzie stawiana jak najbardziej. Kurwa, jakiś pizdogoblin tutaj się nadziera. Dobra, nic nie mamy, widzę. A tu mnie ktoś będzie atakował w ekonomicznej? Czy się tylko buduje w ekonomicznej? A, jeszcze tutaj ty. Muszę to w określonym czasie osiągnąć. Kurwa, tu jest jakiś time limit, daj spokój. Zgromadź do 100 sera, to więcej tych. Niech produkują, nie? Dobra. Tylko się buduje? O, to tak sobie w sumie. To chyba jednak wolę taką z walką, nie? Żeby tam zaatakować jakiegoś szczura, wieprza albo coś w tym stylu. Dobra, podatki trzeba... Podatki! Pieniądze dawać! Dobra, sklej dupę. Ja o tym decyduję. Dobra, musimy też piwsko. Piwska naważyć. Dobra, to mamy. Syr będzie produkowany. Bardzo dobrze. Nawet więcej bym tego dał.
Kurwa, ale tutaj drzewo jest jakieś. Cholera, jasna, ciasna. Miejsce już się kończy. Dobra, mogę już browar zrobić, ale wolę karczmę. Tak, karczma lepsza. Dawaj im tutaj. Karczma, cyk. Piekarnia. Za mało drewna, mój panie. Kurwa, więcej drewna, więcej, więcej! Szybsza produkcja, szybciej! Dobra, a muzyczka. Dobra, chmiel produkujemy, syr produkujemy, zboże produkujemy. Piekarnia już też jest, ale potrzebuję młynu. Młyn, 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 młyn. Kurwa, złodzieje okradli mój spichlerz! Dobra, nic, nic. Szybciej! Więcej drewna. Nic z nimi nie będzie z moją popularnością, uspokójcie się. My nie mamy już żywności, sir. No dobra, wiem, no już tutaj działają chyba, nie? Jakieś sady jabłkowe by się przydały, nie powiem, że nie. Potrzebujemy więcej drewna. Więcej drewna, szybciej, szybciej! Żarcie zaraz nie będzie, cholera jasna! Dobra, trochę przyspieszymy to. Idealnie. Dobra, 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 dobra. Już zaczyna tutaj ten. A coś mało zwierzyny tutaj jest. Chyba musimy w ser zainwestować. Więcej sera, dobra, oni tutaj powyrąbują to wszystko. Bardzo dobrze. Kurwa, nie ma żarcia! Więcej żarcia! Szybko! Masowo ser musi być produkowany. Nic, nic im nie będzie, spokojnie. Musimy ten młyn. Gdzie jest młyn? Tutaj. Kurwa, nie mam drewna. Szybko. Dobra. Jest młyn. Zaraz będzie mąka przemielana. Chleb będzie pieczony, tak o. Dobra, trzech drwali mamy. Nie wiem, czy jeszcze jeden im nie dać. Może jeszcze. Dawaj jeszcze jedną chałupę drwala. Szybko, więcej drewna! Ile mam czekać? Nasz chmiel dotknęła okropna choroba. Cały plon strach... Mój biedny chmiel. Ważne, że mają karczmy. Kurwa, zero zadowolenia, nie są zadowoleni. Dobra, dobra, już uspokójcie się. Mam wystarczająco złota, nie potrzebuję więcej. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Ja nie chcę nic mówić, ale wszyscy uciekli z mojego miasta. Jest problem. Jest giga problem. Nie ma żarcia, ale no przynajmniej. Była okropna choroba. Cały plon stracony, sir. W sumie to dobrze, że tyle osób się wyprowadziło z mojego miasteczka, bo przez to jest mniej gęb do wykarmienia. 200 IQ. 200 IQ po prostu. No. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. No. Pasuje. Dobra, na spokojnie, oni tutaj zaraz wrócą. Już tutaj widzę, że matki i Polki produkują ludzi i będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Na pewno zdążymy, jestem tego pewien. Okropna choroba. Cały plon stracony. Kurwa, co ja mam zrobić, żeby ten chmiel nie był zżerany przez jakąś chorobę? Czy tu się zmieniają pory dnia? W sumie nie mam pojęcia. Dobra, damy im pełne racje, żeby byli bardziej zadowoleni. Więcej żarcia, bardziej zadowoleni, będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. O, dawaj jeszcze myśliwego tutaj gdzieś damy. Tutaj chatkę myśliwego damy. Bóg drwala, pyk. No potrzeba drewna, ale ja ludzi potrzebuję. Szybko, więcej ludzi! Szybciej! Szybciej, rozdawajcie im pieniądze! Zróbcie coś! Dobra, na spokojnie, ja to jeszcze odkręcę. Chyba. A może i nie. Nie wiem. Choroba wyniszcza nasze uprawy, sir. Kurwa, co jest z tym? Ludzie przybywają do zamku. O, i przybywają do zamku, na spokojnie. Mówiłem, że się odbijemy. Zobaczcie, ile sera mamy. Pasuje robota. Sera już mamy 62, tylko piwo muszę zacząć ważyć, będzie dobrze. Ogarniemy temacie, go ogarniemy. I farmy chmielu? A co farmy chmielu? No są farmy chmielu, mamy farmy. Tylko nie wiem, czy mi czasu mi starczy. Raczej mi czasu nie starczy. Nasze zapasy żywności. Dobra, już przybywają to. Ograniczyć im jedzenie! I nie oddawać im pieniędzy! Nasze uprawy. Kurwa, co ja mam z tymi chorobami zrobić? Dobra. Nie no, już wracają. Zaraz będzie dobrze. Zniszczyć te, które są zakażone? A które są zakażone? Kurwa! Jakaś plaga! No i chuj. Serio? To tak działa, że trzeba zniszczyć te, które są dotknięte plagą? Bez sensu. Nie jest tak, że przez jeden sezon po prostu są zniszczone i następne już są okej? Choroba wyniszcza nasze uprawy, sir. Kurwa, jakie uprawy? Czeka, pracuje, pszenica. Browar już jest produkowany. A, to misja taka jest. No i co? Wy gadacie, że trzeba zniszczyć. Nie no, może damy radę, chociaż wątpię. No, mało czasu zostało. 1/4 czasu nam została. Sera mamy 86, ale piwo w ogóle nie jest dostarczane, nie? No a ciężko. Czemu tu mam taką ilość? Pełno nierobów tutaj takich mamy. A jeszcze jeden browar. Twoja popularność rośnie. Moja popularność rośnie. Tak najbardziej. Piekarnię jeszcze jedną. Dobra, żeby było więcej chleba. Tu jest git. Ten jeden młyt chyba daje radę. No kurde, z tym piwem jest problem. Serem nie ma problemu. Serem nie ma problemu, ale jest problem z piwskiem. Niestety. Chyba się nie uda. Zbyt ambitne plany miałem od razu. No, sera się udało, cholera. Serek dobijemy. Szybko, więcej browarów, więcej! Już się zmieszczę. Cholepka. Trzeba karczmy im tutaj wstrzymać. Szybko! Dobra, mamy ser. 10 beczek piwa, szybko! Musicie je uważyć, piwowarnie, do roboty! Zapasy w naszym spichlerzu. Ograniczyć żywność! Nie! Wypili niestety
Piwo mnie pokonało! Piwsko mnie pokonało! Wszystko wypili tak, jak im kazałem zresztą. Ach, najgorzej. Ale sera żeśmy narobili. Co ja mogę poradzić, że jak piwo było uważone, to od razu było wypijane? Tak powinno być! Tak powinno być! Kto trzyma 12 beczek piwa na stanie? Nikt! Nikt normalny tego nie robi. No. Czyli mówicie, że w tej kampanii walka... Tutaj jest, tak? Fajne. O, rzeczywiście, ty! Legowisko, tereny węża, królestwo szczura, kraje neutralne. No i to się rozumie, kurde. Akt pierwszy, upadłe królestwo. Gdy tylko król ze swoimi armiami wyruszył na podbój ziem zamieszkałych przez barbarzyńców, zawiązał się spis, którego organizatorzy mieli na celu przejęcie tronu. Kiedy z dalekich krain nadeszły wieści, że król trafił do niewoli, państwo rozdarła wojna domowa. Kilku możnych zamierzało położyć kres tej bratobójczej walce, lecz gdy twój ojciec, przywódca zwolenników króla, udawał się na ważne rokowania, nieznani napastnicy napadli i wymordowali całą jego drużynę. Ty zaś, poraniony i wyczerpany, wraz z grupką wiernych żołnierzy zostałeś zmuszony do ucieczki w głąb puszczy, porastającej odludny półwysep. Choć kraj jest zgubiony, być może ten samotny cypel stanie się miejscem, z którego będziesz mógł wyruszyć i pomścić śmierć ojca. Tak, pomścić śmierć ojca. Tak zrobimy. Lizanie ran. Posłuchajcie mojej rady. Zaatakujemy teraz. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Nie, jeszcze raz nie. Lord Wełnowór. Wystawilibyśmy się jak jagnięta na rzeź. Potrzebujemy czasu, aby wyleczyć rany i zebrać odpowiednie siły. Tak, tak! Pod osłoną nocy przedrę się z szóstką swoich najlepszych wojów na terytorium wroga i... Nie! 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 Nie, nie mogę z tego dubbingu. Przybierają głodem. Trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Kłótnia trwała długo. Zapadła już głęboka noc, gdy Lord Wełnowór poprosił cię na stronę. Sir Długoręka powiedział mi, że dobrze znał twojego ojca. Dam ci więc szansę, abyś mógł dowieść swoich umiejętności i skosztować uroków bycia dowódcą. Tak, kliknij, aby kontynuować. Zajmij się przygotowaniem rozległego obozu. Najpierw odszukaj odpowiednią polanę, a następnie, korzystając z drewna, którego pełno jest w okolicy, pocznij budowę. Tak zrobię. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Ulokować zamek. Już lokuję zamek. Czekaj, jak patrzę, tu będzie idealnie. Albo nie, tutaj, albo tak. Tutaj będzie idealnie, tak? Tak, pyk. Spichlerz, tak. Spichlerz damy... Tutaj damy spichlerz. Chata myśliwego? Tutaj. Nawet dwie chaty myśliwego. Tutaj też. Obóz rwala. Raz, dwa, trzy. Jeden domek im postawię. Niech mają. Niech znają dobroć pana. Dobra. I teraz czekamy. I teraz wyczekujemy. Przyspieszamy sobie rozgrywkę. A już jest przyspieszona. Dobrze, nie ma problemu. Tak, chodzi tym lordem. Zauważono ślady zwierząt, sir. Dzięki, Skrybo, za... info. Dlatego postawiłem dwie chaty myśliwego. Dobra, mamy czekaj, raz, dwa, dwie chaty, trzy chaty drwala, tak? Może jeszcze jedną chatę tego, jeszcze jedną chatę myśliwego. Dawaj tutaj, pyk, idealnie. W każdym strategicznym miejscu rozstawiam chatę myśliwego. Tutaj też. I więcej drwali. Bardzo skromne zapasy z prichlerzu. Spokojnie, już mam całą armię myśliwych, którzy zajmą się tym wszystkim. Wszystko mam pod kontrolą. Dobra, nic na nie będzie, no pamiętaj się. Tylko, że jakiś farm nie mogę ten stawiać. Dobra, jednak zmieniłem zdanie. Jeszcze więcej myśliwych. Szybko. Dobrze ukryć nasze zapasy? Słucham? Jak mam ukryć swoje zapasy? Że wszystko trzeba... Wiem, schowam to wszystko w brzuchach moich poddanych. Zwiększę ilość konsumpcji. Doskonale. Albo nie, bo mało mamy. Zwycięstwo! Pochrzam, widzowie! Tak to się robi. Wreszcie misja na moim poziomie. Kiedy twoi ludzie w pośpiechu wnosili cenne zapasy do spichlerza, ser Długoręka oraz lord Wełnowór wjechali do obozu. Dobra robota. Całkiem nieźle jak na pierwsze zadanie. Nie, o nie. Ten głupiec rozbił obóz na szlaku wędrówek wilczych stad. I dobrze. Żołnierze będą mogli trochę poćwiczyć. Zresztą przyda im się ten trening, gdy staniemy do walki oko w oko z wrogiem. He, gadanie. Nie mam wyjścia. Muszę rozesłać zwiadowców, aby wyszukali jakieś lepsze miejsce na stałą siedzibę. Dobra, lecimy. Misja druga, wykańczanie fortu.
Dobrze, tak zrobię. Z każdym dniem w pobliżu twojego obozu pojawiały się coraz większe stada wilków. Ich nieustanne wycie sprawiało, że ludzie nie mogli w nocy zmrużyć oka. Wydawało się, że sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy nagle powrócił zwiadowca Lorda Vełnovora. Niebawem zostałeś wezwany do namiotu dowództwa. Ser Długoręka przekonał mnie, aby dać ci jeszcze jedną szansę. Nieopodal odnaleźliśmy ruiny budowli obronnej. No, budowli obronnej. ...każdej zimy, dlatego musisz jak najszybciej odbudować palisadę, która otacza warownię. Tym razem nie możesz zawieść. Miej oczy szeroko otwarte. Tak zrobię. Aby zapewnić swoim ludziom bezpieczeństwo, musisz odnowić zniszczoną palisadę przed nadejściem zimy. Tak zrobię. Miejsce na spichlerz. Miejsce na spichlerz. Niech będzie... No, niech będzie tutaj. Dobra, zabieramy się do roboty. Tu. Może tutaj damy. Raz, dwa. I chatka drwala. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna, moi panie. O, możemy palisady zobacz, ty. Możemy palisady normalnie już budować. Cudownie. Ja, to są wilki, rzeczywiście. Mój panie. No, zaraz ogarniemy temat. No, spokojnie. Jak tam z tym drewnem? Szybko tym drwalem. Ile mam czekać? Doskonale. Więcej drwali. Mamy wystarczająco poddanych? Mamy, żeby tutaj pracowali. Dobrze. Bardzo dobrze. Wiadomość od twojego skryby. Dobrze, skrybo. Wilki grasują w pobliżu? No widzę te O kurwa, rzeczywiście. Karbować strzały. Karbować strzały! Odszukać cel! Mój panie, wilki atakują! O kurwa! Prawie mi zagryzły bohatera. Nie ma nigdzie więcej? Nie ma, dobra. Git. Dobra, więcej drewna, więcej. Postawim tutaj jakieś chałupki. Jedną chałupkę. Na pewno więcej żarcia. Dobra. Produkcja tutaj będzie rosła. Co to muszę zrobić? A, mięso po prostu zebrać. Dokończ budowę zamku. Dobrze, dokończę. Nie ma problemu. A jak to się obraca? Jak to się rotuje? Którym się rotuje? Budowle R? Q? Nie. Jak to obró... O, dobra. Scrollem. Ser, one znowu tu są. A spokojnie, nie panikuj, nie panikuj, będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Mój panie, wilki atakują. Piękny zamek. Piękny zamek. Niesamowity. To nie psy myśliwskie w ogóle mają. Kozak. Teraz tylko mięso. Więcej mięsa, więcej mięsa. Produkcja mięsa, szybko! I tutaj. Więcej domów. Trzeba zaciśnić pasa, żeby szybciej wykonać misję. Dawać mięso, szybko! No, takie misje to ja rozumiem. Prosto, konkretnie i na temat. Zwycięstwo! Zwycięstwo. To jest życie. No i pięknie. Polscy budowlańcy potrzeba piwa, mój panie. Nostalgiczna to była przygoda. Jak oglądacie na YouTubie, to napiszcie, jaką waszą grą strategiczną jest taka nostalgia pełna. Mi bliżej do Warcrafta 2 niż do twierdzy, albo do Settlersów niż do twierdzy, ale nadal ciekawie było wrócić, bo zdecydowanie szybsza się ta gra wydaje niż to, co pamiętam z dzieciństwa. No i też, no, strategiem, mistrzem strategii nie jestem, ale przynajmniej piwo potrafię w miarę szybko produkować, które jest natychmiast konsumowane. No, łapeczka w górę na YouTubie oczywiście dla zasięgu i komentarz.